Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve'a. Halo, nie powitałeś mnie. Halo, hej, witajcie. Właśnie, jeszcze ja tu jestem, o mnie zapomniał. Jestem złym człowiekiem, zapominam o... Czemu te lodówki są puste? Totalnie o mnie zapomniał. Czemu nie te wiem, lodówki właśnie. Są... Co się stało z jedzeniem? Okradli nas! Dobre lodówki, nie? To samo stwierdziłem. Zniknęły nam gdzieś w ogóle części na sejwie, też nie wiemy czemu w sumie. To wina Chestera. Chester się nie zajął tym wszystkim. Może Chester je sprzedał, jak myślisz? Na ruskim rynku. Dokładnie, no bo zostawiliśmy Chestera. W ogóle jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, musicie go zobaczyć. Tam posuwa wojna o ten świat. Było dużo krwi, pająków i duży gigant. I duży gigant. Duży, tak. Duży, włochaty. Duży, fajny gigant. Tak, co jest duży i włochaty, i ma rogi. Jeleń. Na przykład. Albo jeleń, nieważne, a... Dobra. Albo na przykład kulika. Jelenie jaja. He. Taki kanał na YouTubie. Dobra, ja to sobie wrzucę. Teraz tak, potrzebuję do tego silku, który jest w tym miejscu. Revival. W ogóle boję się, że ten znaczy, no dobra, Thermal Stone nam się skończy tej zimy, więc będzie i tak trzeba nowy zrobić. Ale do kolejnej zimy to tak naprawdę, ile zima trwa? Kuliczka mi przynieś. Mogę Abigail wezwać. A przypadkiem nie ma, Chester go nie ma? Kulika? No. Myślisz, że Chester ma jakiegoś kulika? No nie wiem, sprawdź. Nie wiem, no sprawdzę. Wygrałem życie, mam jajka pingwinów. A co z pingwinami? No nie ma ich. Aha, to... Nie pytaj mnie. Dobra, mam już. Nawet lód ci przyniosę. Mam już Abigail. Potrzebujemy 15. No to mam 5, już jeszcze dwie bryły. Potrzebujemy 15 lodu, ponieważ będziemy chcieli zrobić coś. Ja wiem, co się stało z tymi częściami. No? Kret zjadł. Aha, to... Fajnie. Kret nam ukradł części. Potrzebowaliśmy części, no. Mieliśmy 4, nie mamy w ogóle. To mam 15 lodu. Tak właśnie, fajnie. Masz 15 lodu, to i tak musimy iść po części jeszcze. Ale mam lód już przynajmniej. Musimy pójść zabić sobie jednego robota, a tam jeden chyba został idealnie, wiesz? To dobrze. Tak mi się wydaje, że właśnie jeden tam specjalnie został. Tak, wiedziałeś co będzie. Boże, wiedziałem, no tak, ja wiedziałem, że krety są jakimiś, za przeproszeniem, wkurwiającymi zwierzętami, ale nie wiedziałem, co one robią. Teraz tak, proch jeszcze gdzieś mieliśmy, nie? O, tu jest fenomenalnie. Dobra, do lodówki sobie sadziłem lód. Aha, Thermal Stone mi się skończył. Mi się jeszcze nie rozłupał, ale zaraz się rozłupię. To nie wiem, zrobisz po jeszcze jednym? Mam coś dla ciebie, chodź. Już jak bawię się w sadownika, co masz dla mnie? Mogę użyć tego? Tak, możesz mogę? Użyć, proszę bardzo. Mogę? Ja dobrze. Też się muszę uleczyć. Dobra. Opa, dobra. To więcej nie będę tego co ty używał. Chciałeś zrobić jeszcze? A, Thermal Stone'y mieliśmy porobić, no tak. Tak, bo... No ten... Ja tu drzewka pościnam. Ja już sobie zrobiłem. No to zrób też mi. Myślałem, proszę, że... Właśnie, myślałem, że chcesz prosić. Teraz kamyków mi braknie. Nie, ze mnie kulka lodu by się zastała. Mówisz? Mówię. Dying survival. Okej, chyba garnuszek mogę teraz zjeść. No, powiedzmy. Proszę. Dziękuję, teraz musi się nagrzać. Masz, możesz się nagrzeć, proszę bardzo, śmiało. Nie mamy miodu, nie, bo zużyłem cały. Cały zużyłeś. Ach. Dobra, mam jeszcze zbroję jedną, to nie dorzucaj drewna, to dorzucę po prostu zbroję, bo ona ma 10%, a wolę dobra, potem się nie zdziwić nagle. Dobra, nie mamy żadnego warzywka. Mamy grzybki. Nope. Mamy grzybka niebieskiego. Chcę spróbować ugotować pierogi. To będzie ciekawe w sumie. I tak nie mogę zbytnio nic zrobić w tym momencie, bo mogę tylko patrzeć na ciebie. Co to jest? Aha. Nie wiem, co to jest i to jest ten problem. To chyba są pierogi. Tak, zobaczymy.
Nie wiem, co to jest, to chyba pierogi. Tak, zobaczymy. Tak, zobaczymy. Widzę, że robisz tak, żeby całe mięso nam się zepsuło. To znaczy? No bo leży całe mięso na ziemi w sumie. No, część. Zapominam o tym jajku. No. Chcę mieć drugie zwierzątko. Pierwszym jest Chester, a teraz będzie... O, widzisz, pierogi. Ale wiesz, że ono musi leżeć cały czas, nie? To nie. Zostaw je, wrzuć je do lodówki. Ja wolałbym zjeść coś tego, co doda mi głodu po prostu. Ale pierożki już są. To wiem, jak pierogi się robi przynajmniej. Przynajmniej tyle. Musimy teraz poczekać i w sumie za dwa dni kończy nam się zima. Czy ty usmażyłeś te... To? Jajka? Tak, a co chcieli z nimi zrobić? One do pierogów miały pójść. A to jajka są do pierogu? Tak. Ale takie też chyba możesz. Nie wiem. No sprawdź. Nie mamy warzywka. A co się robi? Coś, z czego się robi warzywko, pierogi? Mięsko, miód, jajko. Pierog. Jajko. A no dobra, a skąd miałeś miód? No zebrałem Zula. Aha, czyli jakiś był. Jakiś był, jeszcze w drugim jest jakiś, wiesz? Aha. Miód? Tak. Aha, i tak nie pójdę, bo nie mam pochodni. Wiesz co, ja się boję zostawiać to mięso tutaj. Które to na ziemi? Mhm. Ono się prawie popsuło. Daj Chesterowi. Te nasiona w ogóle się psują od tamtego tego. Od tamtej te jesieni. Tak, od jesieni i dalej nic. A tam. To tu, to tam. Mm. Mówiłem ci, nie dorzucaj do ogniska, to dorzucę swoje zbroje, to nie, to dorzucę. A myślałem, że już dorzuciłeś wcześniej. Nie, nic nie dorzucałem. A, no okej. Dobra, idziemy teraz walczyć, jak rozumiem. Po co? Za części. Gorącą. Musimy mieć części. O, dobrze, daj go Chesterowi. Niech tu sobie będzie. Nie, niech sobie siedzi, bo ono miało być na ziemi. A ono jak jest z dystansu od ognia, to może stać. To dlatego nigdy mi się nic nie wykluło. Dobra, chodź potem. Ja zawsze myślałem, że ale na ten... noc musimy wrócić, bo on musi być przy ogniu, tak, tak, nie? Tak, 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 tak. O, już się drzewa robią ładne. No już, widzisz? Jeszcze jeden dzień nam zostało. Kurde, chociaż mogłem je wziąć jednak to jajko. Znaczy mogliśmy je schować, wiesz? Czemu? Tak, ja idę je schować. Czemu? No bo ja się boję, że nie wrócimy na czas. Chodź, pójdziemy ko elefanta zabić. No to teraz tym bardziej na czas nie wrócimy. Dawaj, zdążymy. Ono wieczorem też może chyba siedzieć. Nie wiem. Chodź, pójdziemy, ubijemy ko elefanta, pójdziemy na robota i wracamy. Tak na szybkości, nie? Tak na szybkości to nie zdążymy wszystkiego zrobić. Dawaj, zdążymy. Nie zdążymy. Dawaj, nie będziesz narzekaj. Szukał nowego jajka. Będę szukał nowego jajka. W tą stronę. Gdzie mam w ogóle swoją włócznię? Tu jest. Co z tego, że i tak już źle zacząłem chod... lód. Ja muszę lód pozbierać. Czemu? Mamy jedną piętnastkę, ale chcieliśmy dwie maszyny teoretycznie zrobić, ale lepiej już... No tak. Lepiej pozbierać ten lód. O, masz. Pytałeś się. Co się pytałem? Come on, baby. Atak mi. Halo, no, nowy kolega. To jest mój nowy kolega. Idę szukać koło elefanta. A nie. Szukam tego. Słonio. Szukaj. Szukam. Tropie, jestem na tropie. Boże, skąd to było, że jestem na tropie? Nie wiem. Właśnie też nie wiem. Halo, on tu powinien być. Czuję go. No tu już jest końcówka mapy, więc wiesz. Wiesz, musi cały czas tu gdzieś w lewo lazłem. A na dół teraz trzeba? No... No tu już jest końcówka mapy. To jest końcu... Nie ma go? Zostałem w chuja zrobiony. Aha, to... Bez kitu. No nie, to jest jakiś... To jest nieśmieszny żart. No ej, tutaj zobacz, a na górze są ślady, jak tu po niego szliśmy. Halo, proszę. Dobra, się zrespić. Chodźmy go załatwić tyle. Halo. Ej, w ogóle mi się włócznia kończy, nie? Mam 1%. To masz 17 jeszcze. Jest ko elefant, dobra. No to nie chcesz, widzę. Dąś, dawaj. Dobra, idziemy na koło. A mogę ci zrobić na przykład. Czekaj, wiesz co, jak... chociaż... a czy one będą się biły? Wiesz co, nie sądzę. On jest zbyt głupi na to. O Boże, tu jest więcej, dobra, bierzmy tego robota na razie. Chciałbym go podpalić. Śmiało. Zadaje mu to w ogóle jakieś obrażenie? No właśnie sprawdzam. No takie zadaję, minimalne. No
Ła. Dobra, trudno, bijemy ja? Do końca, dobra. Ja nie będę uciekał już. No. Dobra, dobra, mamy dwójkę części, jest pięknie. Bierzemy jeszcze jednego. Dobra, to YOLO go. Czekaj, tak wiesz, no bezpiecznie lepiej, no. Bezpiecznie, po 8 zdrowia tracę. Teraz ja? A nie, ty. 8? Aha. Tak, po 8. Dobra, mamy części. Dobra, to fajnie. Jeszcze pana. Tylko elefanta. Dobra, halo, proszę stanąć. Dawaj go, bierz go, Abigail. Dobra, dawaj go. Nie wiem, ile mi zabrał. Też nie wiem, nawet nie... Aha, ja nie mam włóczni już. 10. Szybka zmiana. Dawaj, 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 skończymy go. Dobra. Pięknie. Już się zesrał. Zrobił kupę ze strachu. No to wracamy. Kifol, to rozwal to. A to nie młotkiem? Nie, chyba. A nie, dobra. Nie. Halo, ale zniszczony, bang. Dobra, trudno. Czekaj. Lód. Masz patyk? Nie mam nic. No to... Nie mam nic, jeśli chodzi o takie rzeczy. Nie mam patyków. Nie mam broń, nie mam niczego, ale już jeden dzień już trawa wróciła. A to już ten, ostatnia noc. Tak, to już jest ostatnia Przetrwaliśmy. Noc. Przetrwaliśmy! Boże, przetrwaliśmy, tak. Będziemy mieli tyle wspomnień. A teraz wiecie, wszyscy, którzy mówili, że nie przetrwamy nawet pierwszej zimy. Kurde, pokazaliśmy wam. Dokładnie, jak się gra. Tak się gra w tę grę, mistrz Bogo... Ej, halo, marznę. Marśniesz? Tak. Jak? Ja mam, aha, bo ja mam 20 coś jeszcze stopni. Bo ja mam jeszcze swoją kurteczkę. O, mam jeden stopień. Założyć. Jajka nam się zepsuły. A to fajnie, z nich można gunpowder tak. robić. Halo, jajko! Jest! Moje jajko żyje, tak! Tu jest lód w ogóle, jak chciałbyś jeszcze tak, rozbić, tak, wiem, nie? Ale ja nie mam patyków. No to pójdź po jakieś, gdzieś na pewno jest obok. No właśnie, wszystkie se... O! Halo! O, kto jest ojcem? Na pewno nie ty, jesteś nieodpowiedzialny. Dlaczego? Nie! O, widzisz? Nie! Chodź, idziemy. Czemu? Mój ptaszorek. Czemu? Chodź, ptaszorek. Co jest infer? Odpala mnie, Geni. Odpala się. Ja też chcę mieć. Poszedł spać. To już nie fair. Dobrze, że będzie za mną łaził. A drugiego chcę pójdzie wyklucz. To jest infer. Umknął mi pająka. Jakiego pająka? Co? Jeszcze jedna łapka. Tak, ja sobie mój własny, moje własne jajko wykluję. A ile on dorasta? Ciekawe. Nie wiem. Ale to jest strasznie nie fair. Ukradł co? Mi, no ukradłeś mi. Też ja przyniosłem to jajko. Ale ja podjąłem się roli łapka. Hodowania go. Łapka! No to weź kanapkę zgaś. Dobra, już. Mam 8 mięsa, więc przetrwamy. Dobra, Chester, słuchaj. Proszę cię, nie... Łapka. Schowałem Thermal Stone'a do lodówki. Ty schowałeś? Tak. To gratuluję ci. Halo, łapko, kanapko, proszę odejść. Robię sobie jedzonko, jak coś. Okej, okay, a ja idę zasadzić. Masz jakieś mięsko potwora albo coś takiego? Nie, ale Chester, no. Ano racja. Chester, pożycz jedno. Tylko jestem ciekaw, czy właśnie jak ten ptak działa. Nie wiem. Bo tego jeszcze nie wiemy w sumie, na razie mamy go. Dowiemy się z czasem w sumie. Dowiemy się, kiedy zginiemy. Najadłem się, mam dużo zdrowia, no ja, wiesz? A zrób coś do jedzenia jeszcze, proszę cię. Zrobiłem ci. No i gdzie to jest? No robi się, nie wiesz? Już wyszło. A, okej, okay. Taki garnuszek. Taki ładny garnurek. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Rób lodówkę, ten, tom. Właśnie. Dudal to i części mam, dobra. Gdzie ją na razie stawiamy? Przy maszynach. Ja to zabiorę, proszę zostawić o, to! Ale to ma jakiś zasięg, wiesz? Zasięg czego? Nie wiem, chłodzenia myślę. A może to od pioruna zależy? Wiesz co, żeby obejmowało nam całe, to musiałbym... Wiesz co, ja tak zrobię, bo to, żeby nam obejmowało całe, musiałbym to rozwalić. To rozwal. Rozwalę, wiesz? Dobrze, to, lubię takie zachowania. Dalej nie jestem tego tu w stanie postawić. Dlaczego? Uuu! Bawimy się! O nie, proszę zostawić. Nie jestem w stanie.
wszystkim niedowiarkom. What? Co ty żeś mu zrobił? Jak to działa? Emergency mode. Nie wiem, czekaj. Dodaję drewna. Zamroził ptaka. Dobra, wyłączmy na razie, nie potrzebujemy go. To się zamroził. Nie, dobre. I dla wszystkich niedowiarków, przetrwaliśmy zimę. Nawet ptaszora mamy. Net i drugi się wyklowami. O, żaba przyszła. I teraz pytanie jest, czy to... Masz o deszcz się pytałeś. Czyli miałem rację. O, muzyka się zmieniła, to mi się podoba. Żabie nóżki mamy. Jak będę mokry, to... Taki cwany będę. O! O! No nie! To ma jeszcze więcej HP! Dzień... To jest jakaś kpina, tak? Dzień dobry. To atakuje samo? O, fuck. Co? Ja nie chcę wiedzieć, co to robi. Ja chciałem, żeby mój ptaszek dorosł. Co on robi? Bije się za Abigail. Aha, Abigail go bije. Ła! Fuck. Dobra, dawaj, trzeba na górę tak pójść. Czy Abigail już nie żyje? Tak. Serio? O... Czy ty w ogóle chcesz pójść z nami? Dobra, to tu będzie chyba koniec serii, coś czuję. Dobra, wiecie co? Seria na modach słyszałem, tak? Tak, myślę, że to bardzo dobry pomysł. No to są kpiny jakieś. Ja tylko tak idę na dół, on tylko tak zeskakuje, takie co? Dobra, no chodź za mną, no. Raz, dwa, wyprowadzę go stąd. Liczę na to. I to bardzo. Ja zrobię prehistitator, wiesz? Tak myślę. No proszę za mną. Ale on jest tępy. Bo to kaczka. A on nie chce ze mną iść. No co się dziwisz, też bym z tobą nie poszedł. Łoho! Ej, czy on mi wytrącił parasolkę z tego. Bo cię nie lubi. Cztery deski, dobra. Ło, ja wolę, żeby on mnie nie uderzył. Potrzebujemy czterech królików. To musisz się złapać. To muszę je złapać, ale potrzebuję czterech królików. Ze złości to się. Bardzo. Okej, okay, dobra, po malutku próbuję go wyprowadzić. A ile on zadaje obrażeń? Nie wiem. Aha, to widzę, że fajnie. No zostań tu, no. Ale łatwy schemat jego ataku jest, wiesz? Ale wolę nie sprawdzać tego, naprawdę. Wolisz nie sprawdzać? Tak. 6000 zdrowia Abigail rozwalił w moment, więc... To moje 180. Dawaj, chodź. Mógłbym cię prosić, żebyś to moje... Albo nie, zostaw to jajko w sumie. Nie chcę ruszać twojego jajka. Muszę złapać cztery króliki, a chyba w deszcz nie, tego, nie wychodzą. No. On jest tępy, no! Chodź, spróbujemy go walnąć. O, fajnie, moja postać zamarza, no fajnie. Coś do spalenia. 777? No trawa. Jakoś dużo mu nie zabieram tymi bumerangami, ale... Jakby ten deszcz nie padał, no nie? To byłoby przyjemnie. Tak, w ogóle widzę, że on mur rozwala troszeczkę, ale jest już za murem, nie? To się jest ceni. Za murem, to chociaż tak. Tyle. Ale wiesz co? Zamarzam. Nie, Boże, tylko zamarzam i jest problem. On tu idzie? Wraca chyba na swoje miejsce. Wiesz co? Będzie jeszcze trzeba go pozbyć. Nie opłaca mi się go podpalić nawet. Ej, on tu zniósł jakieś wielkie jajo. Co? Znaczy zestrzelił razem z piorunem. Co? Wiesz co, jakbym miał tego... Dwa razy i uciekasz. O, wyjął mi ten. O. Gdzie jest twoja zbroja? On jakby miał zeza jakiegoś.
Zjechał mi pół HP, bo byłem bez stroi. Wiesz co? Fajnego ptaka miałeś. Już go nie ma. Już go nie ma. Tak właśnie myślałem. O, jest problem, zamarzam. Dobra, to wymiana mała. Wiesz, dwa razy trzy atakuj i cofaj. On przyspieszył. On teraz atakuje dwa razy. Serio? No. Zmienił totalnie schemat ataku. O, dobra, poszedł spać. Jest. Kurde, ja bym chciał go podpalić. No to dawaj tego, zrób ale pochodnie. Pada deszcz. Aha. I no nie tak. Mam patyków. Łapka. Nie mam patyków, więc to jest problematyczne. Ja myślę, czy nie chcemy się od niego odgrodzić, ja nie wiem, czy on tylko nie rozwali tego. Wiesz co, ja się boję tego jajka. Ale wiecie co, myślę, że pozbędziemy się go już w kolejnym odcinku, niech to będzie taki smaczek dla was. Dokładnie, my też musimy przemyśleć, jak sobie go załatwić, jak się go pozbyć, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, tak. Trzymajcie się ciepło, no i cześć.